Ej, słuchajcie, wczoraj mi się wyświetliło wideo na YouTubie i patrzcie na to. To jest wideo, które mi się wyświetliło idąc spać na TV-sie. Magia w Gothicu jest perfekcyjnie zbalansowana, tylko magia. Challenge w Gothica, dosłownie jak challenge w Dark Soulsy, przechodzenia gry z bardzo ostrym obostrzeniem, gdzie możesz używać tylko jednej rzeczy. Muszę to dosłownie zobaczyć. Ja to włączyłem, obejrzałem tego 5 minut i mówię, nie ma bata. Stary, to jest za dobre, ja to muszę zobaczyć na streamie. Oglądamy to, widzowie, teraz z bomby. To z magii. Bo ja teraz w ogóle muszę to powiedzieć. Słuchajcie, ja zapowiedziałem jakiś czas temu, że ja chcę spróbować przyjść Gothica No Death. Może siędziemy kiedyś do Gothica No Hit, bo tak, są ludzie, którzy przychodzą Gothica na No Hicie i ogarniemy, słuchajcie, pierwszy hardcore challenge w Gothicu. Jak będzie trochę więcej wolnego czasu pomiędzy jakimiś różnymi grami, siadam do Gothica, robimy w Gothicu hardcora i gram w Gothica do momentu, aż go przejdę bez śmierci. Będzie absurdalne, ale dawaj, oglądamy. Ale korzystamy tylko z magii. Wygląda to na perfekcyjny balans, a więc zacznijmy. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, spotkamy się w starym obozie. Rozpocznijmy akt pierwszy, a zarazem początek wyzwania. Niestety, nie da rady powalić przez to chrząszcza. Z tego powodu lepiej się skupić na zbieraniu... Ale mam mody, nie? Jakieś bardzo mocne. ...przydadzą się dla magicznych bryłek. Omijamy przeciwników, gdyż nie możemy jeszcze z nimi walczyć. Do tego zbieramy wszystko, co znajdziemy po drodze, a grzeczni strażnicy zostawili mi ścierwojady w spokoju. Czyli będzie to dobre podejście. Kierunek stary obóz i chata Diego. Zabierzmy wszystkie rzeczy, a do tego otwórzmy skrzynię, w której odnajdziemy parę magicznych bryłek. W następstwie przechodzimy do zwiedzania mapy stowarzyszenia. To właśnie widziałem na telewizorze, mówię, stary, co jest? Jak tu jest normalnie ekran ekwipunku jak z Gothica 2, ale... Może ja jestem jedyną osobą, ale ja powiem, że ja o wiele bardziej wolę ekwipunek z Gothica 1. Tak mi się podoba ten podział ekwipunku na te kategorie, że no nie, na przykład o wiele bardziej wolałbym, żeby Gothic zawsze miał ekwipunek jak z Gothica 1. A to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Na Steam jest normalnie workshop z modami do Gothica i... A! Bo teraz na Gothica weszła ta w ogóle ulepszona wersja. I Gothic na Steamie nie wymaga ściągania jakichś community patch i innych tego typu rzeczy, tylko się go klika i jest plug and play. A to jest generalnie, widzowie, świetny moment, żeby wam powiedzieć o Instant Gaming. Faktycznie, zapomniałem o tym. Jak macie, widzowie, Instant Gaming, do którego link będziecie mieć w opisie oczywiście przypięty. Instant Gaming to jest płatny partner mojego kanału, z którym współpracuję, ale nie obliguje mnie do takich treści na YouTubie, ale przypominam wam o tym, bo jest to produkt, po którym naprawdę lubię się podpisać. Jeżeli sobie zobaczycie, to Gothic Universe na Instant Gaming kosztuje 4,71 na moment tego nagrywania. Gothic Universe to jest Gothic 1, 2 i 3, kod na Steam. Trzy gotiki kosztują mniej niż 5 zł. Za 5 zł teraz w Polsce to chyba nawet dobrego pączka się nie da kupić, a możesz kupić trylogię najlepszej polskiej gry, jaka kiedykolwiek wyszła. Więc giga wam polecam, no i pamiętajcie też, widzowie, że kupując takiego refa wspieracie mnie. No wiadomo, że tutaj procentowo ze sprzedaży gotika to ja dużo nie zarobię, ale bardzo wam polecam Instant Gaming, naprawdę jest dużo fajnych gier w świetnych cenach. Ale dobra, oglądamy. Naszego obozu. Przede wszystkim wybierzmy się do obozu sekty. Polskiej? No jaki? No przecież po polsku gadają w grze, to jaka jest niby ta gra, chłopie? Angielska? Jak po polsku gadając? Ty wczoraj się urodziłeś? Dla początkowego doświadczenia, ale wciąż. Obecnie nie... Pa, co jest napisane? Jaszczur, chłopie, czy lizard? Przecież wiadomo, że Polska. Zostaje nam nic innego jak obserwacja... Dobra, poczekaj, ja muszę to przeanalizować, bo ja robię takie challenge w Dark Soulsie, aby skitu Gothic też mógł być śmieszny do tego. Szczególnie, że Gothica 1 przejść na jednym streamie to bez żadnego problemu się da, po prostu go znając. Bierze followersa i puluje rzeczy do followersa i na tej podstawie się expi. Dostącego doświadczenia. Początkowy plan wygląda następująco. Zbierzmy tyle doświadczenia, ile się da, aby podnieść poziom many i móc przyjemniej grać. To też zaczniemy porządki na mapie. Pamiętajmy jeszcze o wykonaniu zadań wszelakich i sprawdzimy, jak bardzo przyjemne będzie to wyzwanie. Jesteśmy na miejscu. Pozostaje teraz powrót do starego obozu i droga do nowego obozu. Chodźmy do nowego obozu. Tutaj nie było inaczej. Zbierałem wszystko, co się dało. Prowokowałem przeciwników, tak aby podeszli do kolegi i zamienili się w doświadczenie.
Wykonałem jedno zadanie przyszłościowo i zebrałem amulet Neka. Po chwili powróciliśmy do walki z przeciwnikami. Dokładnie to nasz wspaniały kompan z nimi walczył. A ja się tylko przyglądałem... Ej, tak jak ludzie optymalizują Dark Soulsy i no na przykład jak robię takie Fade Only, albo takie Sorcery Only, Pyromancy Only, to jest pewien schemat, w jakim to można zrobić, ale wiadomo, że można to zoptymalizować i bardzo dużo openerów, jakichś challenge'y w Dark Soulsie wygląda bardzo podobnie. To jestem ciekawy, że jak są ludzie, co robią challenge'y w Gothiku, to czy w Gothiku jest coś takiego jak prep face? I na przykład pierwsze pół godziny w Gothika grasz zawsze w ten sam sposób. Giga, jestem ciekawy, jak to wygląda. Teraz dopingowałem go z daleka. No musi tak być. Perfekcyjny balans, jak się to patrzy. To są teraz robi, to dzięki jest tym dwóm podróżom między dwoma obozami udało się zdobyć dwa poziomy, co gwarantuje plus 20. Ej, ale to jest... To pokazuje, o jakiej głębi w grze komputerowej możemy mówić. Naprawdę. Serio, to jest genialne. To pokazuje, jak ponadczasowym tytułem jest Gothik, gdzie do 20-letniej gry jesteś w stanie dodać element challenge'u, który sprawi, że gra ożywa ponownie. Ja kiedyś wysnułem coś takiego, ja to nadal podtrzymuję. Uważam, że podstawowym filarem tworzenia gry komputerowej jest świadomość wytworzenia w niej jednej z trzech najistotniejszych rzeczy. Albo musisz grę poprowadzić w takiej formule, by była przystępna do speedrunowania, albo musisz poprowadzić grę w taki sposób, by była przystępna do challenge'y, do konkretnych wyzwań, albo musisz poprowadzić grę w taki sposób, by była warta modowania i by była łatwa do modowania. I to są trzy podstawowe filary, które w grze muszą się znaleźć, by gra stała się klasykiem, by gra stała się ponadczasowa. To są trzy najważniejsze filary, które dodają ci do gry elementu regrywalności. I to jest genialne. A najlepiej to w ogóle jeszcze, jak gra ma przynajmniej dwa z tych trzech, to już wtedy jest totalna ponadczasówka i to jest totalny klasyk. Bardzo jest regrywalny. Widziałeś, stary, jakie ludzie robią pojebane challenge'y w Baldurze, jak przychodzą go jedną postacią, tylko magią, tylko wojownikiem, bez teamu? Dokładnie to tworzy klasyczny tytuł. Minecraft jest idealnym przykładem. Stary, jak najbardziej. Na pewno są challenge'y w Minecrafcie. Jest multum speedrunów z Minecrafta, jest multum modów z Minecrafta, jakichś takich customowych serwerów. To są rzeczy, które podtrzymują gry i tworzą totalne klasyki. Many, jak na start będzie to idealna liczba do przyjemniejszej gry. I nie tak często będę zmuszony do chodzenia wspać w celu odnośnie... Ostatnio widziałem jednego speedrunnera G2, który na streamie wspomniał o tobie i w tym samym ranie zrobił world record. Kajet? A Kajet streamuje Gothika w kategorii Kajet, nie? To Kajet czy nie Kajet? Weź mi powiedz, ciekawy jestem. Tak, Kajet, no. A to Kajet to mój kumpel, no kurwa, z Kajetem to se na piwko chodziliśmy. Kajet robi przecież w kategorii Kajet speedruny, nie? Chyba, że przeszedł teraz na jakąś kategorię, bo on tam kilka rzeczy mu się nie podobało, pamiętam, w innych kategoriach. Dobra, let's go. ...pienia mocy magicznej. Niemniej jednak pamiętajcie, żeby po drodze otworzyć... Pierdolisz głupoty, Heroes 3 nie posiada żadnych z tych wymienionych przez ciebie rzeczy, jest klasykiem w chuj. No faktycznie, stary, Heroes nie posiadają elementu challenge'u. Faktycznie, kurwa. No, nie posiadają, masz rację, stary. Giga, stary, mądre to było, co napisałeś. Heroesy też nie mają, stary, speedrunowania. Faktycznie nie mam trzech world recordów w speedrunowaniu Heroesów. To też masz rację. I masz rację też, że ludzie nie modują Heroesów i HOTA w tym momencie nie jest najbardziej popularnym trybem grania w Heroesy. Faktycznie, sorry. Faktycznie pomyliłem się. Masz rację. Heroesy mają trzy elementy w sobie. Z tych filarów. HOTA nie istnieje. HOTA totalny. WOG też totalny wymysł. Wszelkie mody, VCMI projekt, totalny wymysł. Succession Warsy, totalny wymysł. Faktycznie ludzie nie modują, nie? Czy widzieliście kiedykolwiek jakiś gameplay w Heroesy, by ktoś grał innym zamkiem? Nie. 90% ludzi nigdy nie grało w żadnego moda do Heroesów, nigdy nie speedrunowało tej gierki, jednak dla nich to jest dalej klasyka. 90% osób, stary, nie zrobiło challenge'u w Gothiku i 90% osób nie speedrunuje Gothika i co z tego? To jest właśnie element starej regrywalności, który możesz nawet nie być świadomy, że w tej grze istnieje, ale pokazuje ci to, jaką masz w niej regrywalność, jaki ona dostarczy ci gameplay loop. Bo to są rzeczy, które są tym definitywnym elementem, który sprawia, że ty powracasz do danego tytułu. Bo jeżeli gra ma te tytuły, to jeżeli gra ma te elementy, to będzie regrywalna. I tak, no, ludzie, faktycznie, widzowie, powiedzcie mi tak, aż zrobię ankietę, to będzie giga ciekawe, zrobię ankietę. Jeżeli graliście w Heroesy, jeżeli graliście w H3,
Czy graliście w Hotę? Tak? Nie. Zobaczmy. Ludzie, którzy grali w Heroes 3, jaka część z was w ogóle grała w Hotę kiedyś? No? No, faktycznie. Czyli wychodziłoby na to, że 90% osób stary nie ma świadomości o istnieniu, nie? W ogóle takich modów. Tak jakby powiedzieć, nie, Skyrim nie jest klasykiem. 90% osób po prostu gra w Skyrima tak po prostu i ludzie go nie modują, nie? Bo zrobisz też ankietę i okaże się, że nie wiem, 20, 30, 40% osób nigdy nie modowało Skyrima. Ciekawe, Wizu, no. Okej. Nie, Wiz dobrze zaczął, na totalne jest się. Pierdolisz. Heroes tego nie mają. Najlepsze jest to, że powiedziesz, że nie mają tego, a posiadają wszystkie z tych trzech elementów świetnie zaznaczone, świetnie. No tutaj można byłoby się kłócić, jak popularne są Heroesy, jak popularne są speedruny w Heroesy, ale jak popularne są challenge, to ile jest filmów na YouTubie z challenge'ami do Heroesów 3, do 20-letniej gry w medium, które pojawiło się w ogóle 10 lat po jej pojawieniu się na rynku? Ile jest challenge, gdzie ludzie przychodzą jednym bohaterem versus 7 pecetów na 200%? Ile jest challenge, gdzie ludzie robią kampanię z konkretnymi obostrzeniami? Ile jest challenge pokroju przechodzenie całej mapy tylko na szkieletach? Ile jest challenge przechodzenie gry bez magii, samą magią, konkretnych walk? Ile jest map fabularnych, które sprowadzają się do totalnie wyśrubowanego poziomu trudności? No, to jest niestety typ, który nie potrafi zrozumieć, że dobrze zaprojektowana gra będzie zawierać te elementy. A gra zawierająca te elementy bardzo często stanie się po prostu klasykiem. No ale whatever, kontynuujmy. Użyć skrzynię, gdyż i tu znajdziecie sporo bryłek, po czym kierujemy się już do nowego obozu. No to jest... Warto odwiedzić jaskinię, gdzie przebywa Lee i zabrać mu jego bryłki rudy. Szczęśliwie nikt nie denerwuje się z tego powodu. U maga wody rozwijamy umiejętności magiczne za wszystkie zdobyte punkty, a za bryłki kupujemy magiczne zwoje, które pozwolą nam walczyć. Obecnie wynosimy się... Poczekaj! Stary, bo ja pizzę tnę! Dobra, widzowie. Oglądamy. Domowa pizka, piweczko i filmik o gotiku. No przecież to jest życie. To jest sobie kwintesencja życia. Siedzę sobie w domu, koń zwalony, jem sobie pizzkę, oglądam sobie filmy o gotiku, przypominam koń zwalony, piję sobie piwo. Zero, widzowie, potrzeb w życiu, bo mam wszystko zaspokojone dosłownie. Kot sobie leży obok, koń zwalony i oglądam sobie filmy o gotiku. Miejsca i kierujemy się do golemów obok wieży Xardasa. Ewidentnie tą drogą się tutaj nie dostaniemy. Pływanie będzie znacznie lepszym pomysłem. Co więcej, należy zdecydować się na bardzo okrężną trasę. Omijając wszystkich przeciwników, niekiedy będziemy wskakiwać w dziwne miejsca. A to wszystko po to, aby finalnie dostać się do golemów. Nie mogę. No i znowu to samo, próbujesz naciągnąć wszystko pod swoją narrację. Klasyczna Tibia nigdy nie miała żadnych modów? Klasyczna Tibia nie miała żadnych modów? Co ty masz, stary, na myśli? Wizowie, w którym roku dowiedzieliście się o istnieniu ETS-ów i takich modów do TB? Oficjalne serwery TB nigdy nie były modowane. Ale mod nigdy nie jest oficjalną, integralną częścią gry! Mody do Skyrima też nigdy nie były oficjalne! Co ty gadasz? 99% modów jest nieoficjalnym rozszerzeniem do gry. A ten 1% to są mody, które są na tyle dobre, że ich deweloperzy są zatrudniani w studiu po to, by na przykład rozwijać grę, albo są... zastosowanie z modów przenoszone do gry w update'ach. Dobra, whatever. Myślę, że to już chyba wszystko wiadomo, nie? Kto na fake koncie siedzi i bzdury pisze na czacie? Dobra, stary... Dobra, kurwa, zamknij pizd... Oglądajmy dalej. Kamiennego omijamy jakby nigdy nic. Z lodowym będzie trudniej, dlatego uważajcie na jego ataki. Wówczas korzystamy z magii, atakujemy w ognistego golema, aż powalimy go. Zabieramy jego serce i wykorzystujemy jako runę. Niszczymy nią lodowego golema, skutkiem czego zyskujemy bryłę lodu. Kamiennego golema zostawiamy po raz kolejny... Nie, serce golema da się użyć jako runy, co? ...w spokoju, jeszcze do niego wrócimy. Wskakujemy do wody niedaleko zatopionej wieży Xardasa i płyniemy na bagna od strony starej... Jak to działa? ...fortecy. Wszakże zaczniemy szybko pływać przez nurt rzeczny. W ten oto sposób znaleźliśmy się sekty i jakby nigdy nic opuszczamy te miejsce. Wraz z tym rozpoczynamy porząd... Normalnie przypisujesz to i... Nie, ja nie bejtuję, nie miałem pojęcia, że serce golema może być runą. Jaki to jest czar? Kula ognia. Co wy gadacie? A to wymaga kręgu magii? Nie. Ej, poczekajcie. W gotiku możesz rozpocząć, zraszować golemy, podnieść ich serce
i użyć ich serca jako runy i mieć czary, które nie wymagają od ciebie posiadania kręgów magii? Ja się właśnie o tym dowiedziałem, ale essa. To ja mam kilkaset godzin w Gothicu, a w życiu nie wiedziałem, że to tak działa. Ale zajebiste. Ty, no dobra, to magia w Gothicu wcale się nie wydaje teraz jakieś ciężkie. Myślałem, że on na zwojach będzie musiał leczyć. Stary, cały pierwszy akt, weź przeleć na zwojach do momentu, aż ty runy zdobędziesz. Dobra, chopie. Panie, to nie trzeba. Ty, giga dobre, ej, oglądam dalej, może czegoś dowiem. Podejście do walki. Bieżąco zależy nam na oczyszczeniu całej mapy. Mimo wszystko, korzystanie z magii w tej części ma jeden plus. Czemu to mu many nie... Nie gadajcie, że nie dość, że to nie wymaga kręgów, to jeszcze many nie bierze. Tak jak pewnie zauważyliście, kiedy wykonamy szybki atak z magii, nie tracimy w ten skutek magicznej energii. Zadajemy po prawdzie wtedy niskie obrażenia, ale są one wystarczające tak, aby pokonać większość pierwszych... Przecież to jest idealny sposób na każdy opener face do Gothica. Wziąć, zraszować golemy i podnieść to gówno. No przecież jak na przykład teraz bym pomyślał o tym, że zrobić w Gothicu no hita, to zrobiłbym go dokładnie w taki sposób. ...przeciwników, jakich spotkamy. Być może nie jest to skuteczne rozwiązanie na grupki przeciwników, z uwagi na ten fakt, że gdy rywal skróci dystans i zdąży nas zaatakować, wtedy nie zadajemy żadnych obrażeń. Aczkolwiek, niezależnie od tego, czy będziemy ładować atak, czy też nie, jeśli ktoś skróci dystans, to zadajemy mu brak obrażeń, bądź też bardzo zmniejszoną wartość. Z tego powodu za wszelką cenę chcemy sprawić, aby nikt nie był w stanie się do nas zbliżyć na odległość ręki. Tudzież utrzymywanie dystansu, czy w przyszłym etapie miksturki na przyspieszenie rozwiążą tę sprawę. Ale jeszcze do tego dojdziemy, skupmy się na tym, co obecne. Kiedy polecam ładować atak? W sytuacjach, gdy widzicie ogromną grupę, albo jakąkolwiek grupę. Jeśli uda wam się powalić przeciwnika jednym uderzeniem, wówczas nikt z pozostałej grupy się o to nie obrazi i nie ruszą w waszą stronę. Będzie to aż nadto przydatne na wilki, które zawsze szarżują na nas całymi grupami. A tak eliminujcie jednego, później drugiego i po problemie. Powiem więcej, jak krwiopijcy są denerwujący w każdym podejściu, to i tu nie było inaczej. Za szybko Hej, ty ziomek ma więcej takich challenge do Gothica? Wracają ten dystans. Od czasu do czasu potrafiła mi się zbugować kamera, kiedy wyprowadzałem ataki. Ale to mała niedogodność. Nadszedł czas skierować się do pierwszej części lokacji i wykonać tam porządki. Tak jak wspomniałem, zależy mi aktualnie na zrobieniu porządków na mapie, co pozwoli mi z kolei na zdobycie większej ilości doświadczenia. To przełoży się na punkty nauki, a idąc dalej, będę mógł zainwestować w manę. Więcej many to więcej ładowanych ataków, jednym słowem przyjemniejsza gra. Ile jemu zajmuje taki challenge? Czy to jest coś, co nie jest w stanie zrobić na jednej sesji, na jednym streamie? A nawet szybka rozgrywka. Jak ścierwojady były nietknięte, tak dalej są nietknięte. Wiecie, ja już mam tutaj umowę ze strażnikami podpisaną, aby zostawili je w spokoju, a to gwarantuje mi więcej doświadczenia. Idąc dalej, odnajdziemy grupkę ścierwojadów i wykonujemy ataki ładowane. Powalamy jedną kulą jednego ścierwojada, a cała reszta nic sobie z tego nie robi. Od co powaliłem im kumpla, prawdopodobnie coś im się przewidziało albo coś w ten deseń. Gorzej, kiedy nadeszła ich kolej. Powolutku będziemy kierować się w stronę nowego obozu celem zwiększenia ilości many. Tak czy inaczej, niemało walki z wszelakimi przeciwnikami na nas czeka. Co do samego podejścia, związanego z magią, mam mieszane odczucia. Będą pewnie momenty, które będzie się wykonywało bardzo przyjemnie i są takie chwile, gdzie kompletnie nie chce się korzystać z magii, z tego powodu, że będzie tam więcej zabawy niż jej faktycznej korzyści. Bądź co bądź, wyzwanie to wyzwanie i jakoś będziemy musieli przejść przez te trudne momenty. Nawet nie tyle, co będziemy musieli, co będę chciał to zrobić dla własnej satysfakcji i pokazania, że da się to zrobić. Zanim wpadniemy do nowego obozu, zróbmy kilka porządków w okolicznych terenach. Dodatkowy poziom się znajdzie, a to więcej punktów w manę do zainwestowania. W pierwszej kolejności chciałbym rozwinąć magiczne umiejętności do progu punktowego, czyli 100 many. Później skupiłbym się na kręgach, a w międzyczasie dorzucimy akrobatykę, jak i skórowanie. Cała reszta, niestety albo stety, nas nie interesuje. W porządku, przeciwnicy pokonani, kierujemy się do nowego obozu, omijając Lewusa i Różowego Księcia, gdyż nie możemy im nic zrobić. Inwestujemy wszystkie zdobyte punkty w manę, a do tego kupujemy pierścień, który także zwiększy nasze zdolności magiczne. W tym podejściu czeka na mnie sporo spania, więcej niż zwykle. To jak, powracamy do eliminowania reszty przeciwników. Na pozór całkiem sporo ich zostało, ale niedługo się to zmieni. Wpadnie taki obrazki z krytykiem, zacznie rzucać w każdego kulą ognia, a rywale znikają w oczach. Byli, a zaraz ich nie ma. W takim tempie to sprawimy, że kolonia karna stanie się jednym z najbezpieczniejszych miejsc. Raz po raz pozbywam się prostych rywali, ale co z trudniejszymi. Na przykładzie zębaczy, wpierw należy odciągnąć jednego od stada, aby móc go w spokoju zamrozić.
Wtedy atakujemy raz z wykorzystaniem ładowanego ataku, a później kończymy sprawę bez ładowanego ataku. I to też ma z golema. Aktualnie pozostaje powtórzenie schematu, w tym momencie bardzo zwalniamy z rozgrywką, w porównaniu do innych buildów, ponieważ gra wymaga, abyśmy tak walczyli, bo w innym wypadku, kiedy zębacz nas ugryzie, no cóż, lepiej żeby nas nie ugryzł. Tak jak się spodziewałem, na zębacze poszło bardzo dużo many. W konsekwencji wracamy do starego obozu i naszego kumpla Diego. Korzystamy z jego łóżka i wracamy pełni sił. Kolejne porządki, czas zacząć. Jest to nietypowe podejście i sposób walki z przeciwnikami, że od czasu do czasu po prostu zapominałem o niektórych miejscach, więc nie zdziwcie się, kiedy będę wracać do pierwszej lokacji, aby pozbyć się jakiegoś przeciwnika. Z ważniejszych rzeczy, które mogę wam powiedzieć na temat tego buildu, to długość ładowania ataku. Wszystkie ataki kulą ognia zajmują od 0 many do 5 many. Tylko problemem jest to, że nie ma różnicy między użyciem 4 many a 5 many. Finalnie zadamy takie same obrażenia, co będzie widoczne podczas walki z czarnymi goblinami, jak i topielcami. Sami wypróbujcie i zobaczcie, że nie ma... Co ty gadasz, jak ty minmaksuje gotika, jakie to jest piękne? ...co tracić tego jednego dodatkowego punktu. Przy tak wielkiej grupie przeciwników pozwala nam to na zaoszczędzenie od 2 porządnych ataków nawet do 3. Co do samych goblinów, starcia z nimi są długie i trzeba być bardzo cierpliwym. Natomiast nie ma z nimi większego problemu. Stoimy z daleka i prowadzimy skuteczny ostrzał z kuli ognia, ale wciąż. Jak nie mogłem pokonać chrząszcza, tak dalej go nie pokonam. Ajajaj. Zmierzamy w powolnym tempie w stronę orków. Nie żeby byli jacyś mocno kluczowi, ale chciałem sprawdzić swoje siły. Wpierw jednak sporo innych przeciwników czeka. Czy to zębaczy, topielców albo innych bestii. Tudzież wydarzyła się ciekawa sytuacja, ale nie... Długo do niej wrócimy i omówimy ją oraz to, co się tam właściwie stało. Najpierw pokonajmy ostatnich 2 przeciwników, zbierzmy z tego miejsca wszystkie miksturki. Idziemy na pokraki, zamrażamy jedną, po chwili drugą i wyciągamy ich pojedynczo. Wtedy to już kolejne zamrażanie, robienie obrażeń za pomocą kuli ognia. A gdy walczymy z jednym, no cóż, nie ma wtedy żadnego problemu. Jak o tym pomyślę, to równie dobrze mogłem ich wyciągnąć pojedynczo tak samo jak zębaczy. A tak dodałem sobie tylko więcej roboty. Mimo wszystko zagrożenie z ich strony zostało zażegnane. My zbieramy ich pilnowane dobra, w tym pełną ilość miksturek na życie, jak i na manę. Mniej spania mnie czeka. Jak gdzie on był? Plus, ale... gdzie to jesteś w tym obozie orków, gdzie musisz mieć ulumulu, a nie mam pojęcia gdzie to jest. Jak i na manę. Mniej spania mnie czeka, taki plus, ale skoro już o tym mowa, prześpijmy się ku pamięci. Powróćmy do miejsca, gdzie rozpoczęła się nasza przygoda i pokonajmy przesiadujących tam przeciwników. Co więcej, jest tu półka skalna, na którą wskakujemy. Tym samym jest tu więcej przeciwników do pokonania. Kult Expa raduje się z większego minmaxu, a osobiście posiadamy całkiem niezłe widoczki na stary obóz. Napawamy się widokiem i kierujemy się do lasu pomiędzy wcześniej wspomnianym obozem, a tym na bagnie. Jak zwykle, przechodzimy do robienia porządków i levelowania naszej postaci. Podczas montowania tego odcinka naszła mnie jedna sugestia. Czy dobrze robiłem, czyszcząc obecnie całą mapę? I sądzę, że nie jest to do końca dobry wybór. Wprawdzie jest to możliwe, jak widzicie, da radę. Ale lepiej byłoby poczekać, bądź też wpierw przeznaczyć punkty na zwiększenie many o tak, nie wiem, 10-20 punktów, a całą resztę nie inwestować właśnie w manę, tylko w naukę kręgów, co wiązałoby się z szybszym pchaniem wątków, dlatego bym tak wtedy zrobił. W sumie mocne czary bym wtedy miał, niektóre grupowe, co gwarantuje szybszą i przyjemniejszą rozgrywkę. No ale widzicie, człowiek mądry po szkodzie, na przyszłość będę pamiętał, a wy możecie nie popełnić tego błędu. Zresztą... To trzeba widzowie powtórzyć challenge i go zoptymalizować. Dobrze gada. W momencie, gdy odblokowałem runy na wyższych kręgach, gra stała się przyjemniejsza. Czary pozwalają pokonać przeciwników jednym uderzeniem i tak samo jak wcześniej zużywałem 0 many. Do tego grupowe czary są, no jak dla mnie, same plusy. I mniej kombinowania podczas walki z silniejszymi przeciwnikami i tak dalej. Tak czy owak, jeszcze do tego dojdziemy, więc nie widzę sensu, aby się teraz nad tym wywodzić i psuć wam niespodziankę. Taki mały problem mam w goticzku, że zamiast od razu przeszarżować zadania, akty i zdobyć lepszy sprzęt do przyjemniejszej gry, to ja chcę od samego początku oczyszczać mapę. A ja mam to samo. Podobnie, czy może kompletnie na odwrót? Dajcie znać. Jezu, ja mam dokładnie to samo, stary. Latam z jakąś gównianą bronią, czyszczę całą mapę, zamiast przeraszować stary wątek główny i z lepszymi przedmiotami to stary zrobić. Dokładnie to samo robię w gotiku. Gothic jest grą, która ma po prostu tak przyjemny prep face, że zawsze go tak w ogóle ten początek Gothica jest genialny. Ja mam tak, ja myślałem, że u mnie się to bierze z tego, że uwielbiam początki w RPGach. Uwielbiam początki w RPGach, jak jesteś totalnym gównem i każdy kilka zabitych mobów może się wiązać z jakimś level upem, upgrade'em albo czymś takim. Mimo to nie jest to najgorsze, ale tak jak wspomniałem, są dużo lepsze wybory. Przyszłościowo będziemy z tego korzystać. A używając magii, walka się troszeczkę wydłużyła, gdyż nie szło odczuć szybkiej progresji jak w przypadku miecza.
gdzie zdobywamy 100 siły i idziemy jak przecinak. Tutaj możemy więcej korzystać z czaru, ale obrażenia, jak były takie same, tak nadal będą do samego końca. Czeka na nas jeszcze więcej zabawy z zębaczami, sporo życia, do tego są szybkie. Pozostaje spokojne wyciąganie każdego pojedynczo i eliminacja raz za razem. Przynajmniej dolna część została szybciutko oczyszczona. Kolejne jaszczury, chociaż teraz nie ma takiego problemu z używaniem many. Ładujemy ataki, a many zaraz odnowimy za pomocą miksturek. Co do zębaczy na górze, z nimi sprawa jest trywialna. Pozwalamy im spaść na sam dół. Tych mądrzejszych pokonujemy, a gdy część z nich spadła, zostaje im mało życia. Skutkiem czego mniej zabawy z nimi nas czeka. Jedna kula ognia i po problemie. Powracamy do lasu i zawalczymy z kolejnymi grupkami. W tym momencie przypomniałem sobie o orkowych psach, z którymi należy się obchodzić jak z jajkiem, bądź też z zębaczem. Wyciągnij pojedynczo, do tego zacznij zadawać obrażenia i powtarzaj ten schemat do czyszczenia lokacji. No i oczywiście trzeba jeszcze zamrozić. Swoją drogą to w tym podejściu nie wykonamy wszystkich zadań. Niektóre wymagają walki i powalenia przeciwnika, podczas gdy my pozbywamy się przeciwnika raz na zawsze. Ty, no ale to o jakich questach my tutaj mówimy? O jakiejś walce na arenie, nie? Ja się właśnie zastanawiałem, czy nie będzie takiego przypadku w Gothicu, że okaże się, że czegoś się nie da zrobić. Wiem, że w Gothicu dużo challenge ma problem z zakończeniem tam przyćniącym, bo tam faktycznie trzeba miecza użyć, nie? Ale to da radę jakoś zeskipować, tam jest jakiś skip. No więc, no nie idzie tego zrobić. Trochę expa przez to stracimy, ale wyzwanie to wyzwanie i ma one priorytet pod tym względem. Wracając do gry, to nawet sporo tych wszystkich przeciwników jeszcze zostało. No ale dobra, granie magiem takie szybkie nie jest jak wojownikiem. No niestety, ale są za to tego plusy. Będziecie mieć dłuższy odcinek z Gothica. Dosłownie, bierzemy się już za ostatnie czystki na mapie i przechodzimy do robienia zadań wszelakich. Od czasu do czasu będziemy natrafiać na przeciwników, ale mapa już teraz staje się względnie bezpieczna i szybciutko będziemy przechodzić między aktami. Dołączymy do ludzi Gomeza, aby jak najszybciej stać się magiem. Odblokujemy u nich runy na poziomie 4 kręgu i wtedy dopiero zacznie się zabawa. Niemniej jednak, nie będzie tak dobrze. Część przydatniejszych i lepszych run odblokujemy dopiero w akcie 4. Tak więc i do niego będzie należało szybko się zbliżyć. Wówczas rozpoczniemy kolejne czystki na mapie. Ej, ale tylko generalnie wtedy... w Gothicu 1, w Gothicu 2 tak nie jest, ale w Gothicu 1 po tym prep phase to gra się staje całkowicie trywialna. To jedyne wyzwanie w Gothicu jest faktycznie na początku, ja mam takie wrażenie. A potem dojście do całej reszty to już jest totalny lajcik, nie? Zrobimy wszystko od początku do samego końca, a z kolejnymi aktami odwiedzimy lokacje, do których jeszcze nie mamy wstępu i tam wykonamy podobnie. Zresztą dobrze wiecie, jak wygląda giereczka. Tak jeszcze odbiegając od tematu Gothica 1, ale przechodząc do Gothica 2, to niebawem chciałbym nagrać modyfikację i pokazać coś innego niżeli podstawkę. Wiecie, tak dla małego urozmaicenia. Spodziewajcie się dłuższego odcinka z Gothica 2. Ej, ja to mam ochotę zagrać w Gothica 2, ale bez nocy kruka. Zawsze grałem w Gothica 2 z nocą kruka, a mam wrażenie, że on bez nocy kruka jest taki spójny bardziej. No ale dobra, to już niedługo. Pamiętacie, jak mówiłem o dziwnej sytuacji? Jest tutaj przykład. Kiedy wpierw kogoś zamrozicie, a później traficie go kulą ognia, to zostaje zamrożony do samego końca istnienia. Nawet kiedy brała lodu już nie jest przeciwnika. Udałem się do większej grupki czarnych goblinów. Czeka mnie dosyć długie starcie z nimi. Trzymamy się tak daleko, by nie złapały na nas skupienia i nie zaczęły nas atakować, ale na tyle blisko, by wciąż można byłoby w nich atakować. Z goblinami na zewnątrz nie było większego problemu. Od co stałem i prowadziłem ostrzał. Dużo większa zabawa czekała mnie w środku jaskini. W tym miejscu musiałem być ostrożny, aby jednym głupim ruchem nie sprowokować wszystkich do pościgu, co zdarzyło się nie raz, nie dwa, ale kilka razy. Należało wtedy uciec, wrócić do walki z nimi. Były nawet momenty, gdzie byłem blisko porażki, tak czy inaczej poradziłem sobie jakoś. Almanach zabrałem, więc i przyszłe zadanie wykonałem. Aktualnie kierujemy się w stronę obozu na bagnie i pora wykonać zadania. Wreszcie się na nich skupimy. Trochę czasu to zajęło, ale zobaczmy, co da radę wykonać, a czego już nie. Pokaż mi, jak dojść do nauczycieli. Wyrzekłem się starych bogów. Przeżyłem objawienie. I co powiedział? Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Zostałeś wybrany przez śniącego. Tak. Otwórzmy skrzynię i weźmy przepis dla Dextera. Zadania powiązanego z pokonaniem latających trutni nie wykonamy, co nie zmienia faktu, że i tak ich pokonam wszystkich, aby zwiększyć poziom, móc dłużej cieszyć się gierką. Dlaczego i tak dalej. Ma tego nie wykonać? Trzeba być na obozie? Do przyszłego zadania, jak i wartości, którą sami możemy sobie dostarczyć, które odnowią nam życie. Z jednej strony fajnie, że jest tyle różnorakich roślinek w grze. Z drugiej strony trochę smutno, że większość odpowiada za regenerację życia i w małym stopniu jesteśmy w stanie znaleźć te, które regenerują manę. Oczywiście... Bo generalnie w Gothicu 1 miał być system craftingu i oni go dopiero w edycji rozszerzonej, nie? Przywrócili, bo są chyba nawet momenty w Gothicu 1, chyba nawet da się podejść do stołu alchemicznego, ale tam nie ma żadnej akcji, nie?
Zdarzają się takie, ale nie są tak często i w takich liczbach jak te lecznicze. Dopóki nie zostaniemy magiem albo nie przejdziemy do kolejnych rozdziałów, to nie ma możliwości, jak pozyskać miksturki odpowiedzialne za regenerację many. Znaczy, są one dostępne do znalezienia na mapie. Ja mega lubię, jak jest noc i ten obóz na bagnie się świeci na niebiesko od tej rudy. Jezu, to wygląda tak dobrze. Nie w tak dużych ilościach, jakbym sobie tego życzył. A kiedy zbierzemy dużo miksturek leczniczych, będziemy mogli zapomnieć o tym, że istnieje coś takiego jak sen, żeby odnowić sobie manę. Jeszcze na bagna powrócimy. Aktualnie kierujemy się w stronę kopalni należącej do Gomeza. Wpadamy do środka, porobimy parę zadań i zabierzemy się za dalsze sznureczki oddawania zadań frakcyjnych. Przysyła mnie ja. Nie wiem, należy mi się 10 bryłek rudy. Wezmę ten klucz. Przysyła mnie Diego. Oto twój klucz. Naucz mnie pozyskiwać wydzielinę z wnętrzności pełzaczy. Opuszczamy te kopalnie i kierujemy się do nowego obozu. Tu już walka z topielcem i czas na kolejne zadania do oddania. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Dobrze, daj mi to ziele. Chcesz trochę bagiennego ziela? Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Chcesz trochę bagiennego ziela? Rozdałem już całe ziele. Wezmę te zwoje z zaklęciami. Witaj! O, co? Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. Świetnie! Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Nowy obóz poniósł niepowetowaną stratę. Należy się skierować w stronę wolnej kopalni, tylko przejście nie będzie bezpieczne. Kilka ścierwojadów i mniej znaczących przeciwników się znajdzie i jak to działa, powiedzcie mi. Przejście między kopalnią a obozem. Wygląda na uczęszczany trakt, a tu się nagle okazuje, że jest tutaj pełno. To jest dziwne, no. Ciekawa sprawa. Jednym słowem, wyzysk na kretach, jak się patrzy. Tak. O, świetnie! Jestem kretem. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Proszę, łyknij sobie. Sam pomyśl. Sprzedałem całe ziele. Mam dla ciebie 400 bryłek. Zdobyte punkty inwestujemy w manę i w ten oto sposób osiągnęliśmy limit dla nauczycieli. Wracamy do starego obozu i wykonamy sam parę zadań. Jaki jest limit many w Gothiku 1? Diego. Daj mi tę mapę albo sam ją sobie wezmę. Mam listę od Jana. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy tak za tak jest ten siłą, okej. Mam okay. dla ciebie miecz. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. Hej, kolego. Chcesz trochę bagiennego ziela? Świetnie. Znalazłem Neka. Znalazłem przy nim ten amulet. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. Idziemy się przespacerować. Ty wyprawiasz. Chcesz trochę bagiennego ziela? Diego powiedział... Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć... Rusz dupę do roboty, mam list dla arcymistrza. Oto i ono. Chciałbym dostać ten napój. Przychodzę zaoferować swoje usługi. To znaczy, że jestem jednym z was? Mapa oczyszczona, przeciwników jakoś mniej. Od czasu do czasu ktoś się znajdzie, czyli co? A ja grałem w Gothica za dzieciaka. To ja byłem tak przeszczęśliwy, jak dołączyłem do cieni. Ja się czułem wtedy, jakbym coś faktycznie osiągnął w tej grze. Założenie tej zbroi w Gothicu, ogólnie zbroje w Gothicu, mnie tak fascynowały. One były tak genialnie zaznaczonym progiem postaci i zdobywanie przez nią siły, że no wydaje się, że ciężko jest podać grę, w których... Znaczy, no na pewno będzie dużo takich gier, ale za mało gier w taki sposób to odpowiednio odznacza i tak nagradza gracza. Nowa zbroja w Gothicu? Chłopie, to było kurwa coś. Chłopie, to ty czułeś wtedy, że progresujesz? Aktualnie skupiamy się na wątkach i pchaniu ich do przodu. Rozdział drugi i wybierzmy się do przywódcy na bagnach. Witaj, mistrzu Iberionie. Płyniemy od bagna, a ogniste jaszczury są za silne, tak więc zostawmy je w spokoju. Zamrażamy tego pana, aby nigdzie nam nie uciekł i kończymy zadanie. Co? Znalazłem kamień. Tam się daje jakby od strony wody wejść albo coś takiego? Świetnie. Chyba należy mi się jakaś nagroda. Przysyła mnie Iberion. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Wraz z nowym aktem pojawili się nowi przeciwnicy. Obowiązkiem będzie ich się pozbycie, tylko tym razem, praktycznie do końca gry, nie będziemy już specjalnie biegać po całej mapie, aby pokonać jednego przeciwnika i jeszcze jednego, a może jeszcze w tym rogu się schował kolejny. Skupimy się na wykonywaniu zadań wszelakich i jeśli na kogoś padniemy, bądź też będzie w zasięgu wzroku, to się nim zajmiemy. Z każdym kolejnym aktem odwiedzimy większość miejsc, tak więc na pozostałych rywali na pewno trafimy. Swoją drogą to należy pociągnąć obecne zadania, aby móc awansować na maga, co zapewni dostęp do większej ilości czarów. Tak sobie myślę, że skoro zdobyłem kilka punktów nauki i oczekują na wydanie, to równie dobrze można od razu zainwestować je w zdobywanie trofeów. Zawsze kilka dodatkowych bryłek za to dostanę, które później przeznaczę na zakup miksturek, acz dużo lepszym sposobem jest zaatakowanie sprzedawcy i zabranie mu wszystkiego, co posiada. Co chciałem, to dostałem, a jeszcze bryłki zaoszczędziłem. W każdym razie, koledzy od ścierwojadów czekają. Na co powinienem zwracać uwagę, zdzierając skórę z gadów? Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej... A jak ja bym to tak późno zdobył, to by mi źle było, że z tych wszystkich mobów tego nie zdjąłem.
Zwierzęta. Też tak macie? Kły upolowanej zwierzyny. Kolejnym miejscem, które powinniśmy odwiedzić przed udaniem się do kopalni, będzie nowy obóz. Interesuje mnie tam Buster i nauka od niego akrobatyki. Wskutek... Ale przez to, że ty tego nie musisz minmaxować w Gothiku 1, bo w Gothiku 1 jest nadmiar siana. Czego będziemy otrzymywać mniejsze obrażenia, kiedy z czegoś spadniemy. Da to też możliwość szybkiego opuszczenia wieży Xardasa, a nawet przyspieszy podróż w niektórych wypadkach. Jednym słowem, za taką małą ilość punktów nauki jesteśmy w stanie uzyskać dużo profitu. A i najważniejsze, w kopalni, gdzie znajduje się koło zębate, w ten sposób jestem w stanie wskoczyć do środka i zawalczyć z pełzaczami, nim te powalą mnie podczas długiego i powolnego schodzenia z drabiny. Mógłbym jeszcze rzec, że zapomniałem o tym miejscu w pobliżu i jak się okazało, jest tutaj kilku przeciwników. Wciąż czekało na produkt markowy, aby go otrzymać. Szybciutko to zmieniamy i pozostaje już tylko dostanie się do najemnika. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. W końcu idziemy po raz ostatni do kopalni. Rozpoczynamy od walki z pełzaczami, na które trzeba ładować ataki. Prawie na maksa, bo tak dlaczego w tym Gothiku wszystko ma bez i to mam wrażenie 90 życia. Pełzacz, jasztur, to wszystko ma 90 życia? 4 many, a 5 many. A tutaj czeka na mnie o wiele większa zabawa, aby zlikwidować te pełzacze na dole, gdyż nie chcą się zaznaczyć. Dałem radę, to najważniejsze. Zabieramy koło zębate i czas zmierzyć się z królową pełzaczy. Mam koło zębate. Hej, Ashgan, wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Proszę, może to ci pomoże. Przygotowania skończone. Otwieramy przejście koło wrotem i rozpoczynamy wielką zabawę z pełzaczami. Sytuacja tu wygląda bardzo podobnie jak z czarnymi goblinami. Jest ich dużo, do tego ładujemy ataki prawie na maksa i długą, a zarazem cierpliwą walką pozbywamy się ich bez większych problemów. Tylko trochę to zajmie. Jednakowo, żeby nie było tak miło i wspaniale, to pełzacze co jakiś czas potrafią zrobić niespodziewane ruchy i skierować się w którąś stronę. I on cały czas używa serca golema, nie? Tylko w miejsce, gdzie wcześniej się znajdowali. Przez to stracimy 4 many, ale i tak bardziej jest bolący czas, jaki na to straciliśmy. Na kolejne ładowanie kuli ognia i tak dalej. A gdy zdarzyło się to 2 razy z rzędu, no cóż. Zaczyna to już być delikatnie irytujące. Problemy znalazły się także podczas przejścia przez ciasny tunel, ponieważ wychodziliśmy praktycznie na spotkanie twarzą w twarz. W takich sytuacjach ratuje bryła lodu i po problemie. Na sam koniec walczymy z królową. Dokładnie to my rzucamy kulą ognia, a ona tylko obserwuje, jak spada jej życie. Zabierzmy jaja królowej pełzaczy i wynosimy się z tego miejsca. Nigdy więcej tutaj nie wrócę. W porządku. Pozostaje jeszcze długa podróż w stronę obozu na bagnach. Wiecie co? Jednak szybko poszło. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Może być mana. Znalazłem twoją księgę. Co z moją zapłatą? Daj mi napoje mana. Długi czas oczekiwania. Co się stanie teraz? Natychmiast ruszę w drogę. Interesuje mnie ścieżka magii. Chciałbym przystąpić do magicznego kręgu. Tak. I nos. Bogobojność. Przysięgam. 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 Zostaliśmy magiem, więc i miksturki stoją otworem. Bryłek mało, za to Kavalorn zobowiązał się mi pomóc w tej sprawie. Taki dobry kolega z niego jest. Sami rozumiecie. Mistrzu? Chciałbym nosić szaty arcymaga Orka. Kavalor tyle golda dropi. Do drugiego kręgu. Kupujemy miksturki na manę, jak i przyspieszenia. Na domiar tego kierujemy się w stronę cmentarzyska orków. I tutaj zacznie się dość nieprzyjemny moment, ale spokojnie, dojdziemy do tego. Przede wszystkim prości, szybcy przeciwnicy do pokonania bez większego problemu. Z orkami jest dużo gorzej, należy je wyciągać pojedynczo, zamrażać i nie pozwolić, aby skróciły dystans. Gdyż kiedy tak się stanie, zaczną wyprowadzać swoje ataki, a one dość sporo życia zabierają i będzie to dla nas koniec. Ej, jak mam ochotę porobić challenge z Gothika teraz, bez kitu, ja chyba robię Sorcery Only w Gothiku. To jest genialne. Ej, bez kitu, ja mógłbym zacząć od zrobienia Bow Only w Gothiku 1. To może się wydawać proste, ale to na początku będzie ogromny problem z hajsem. Ej, da się zrobić Bow Only w Gothiku 1? Bow Only... Bo to jest taka kwestia, że będzie się dało, ale tu trzeba mieć świadomość tego, ile potrzebujesz strzał, skąd weźmiesz tego golda, skąd weźmiesz levele na łuk i czy da się każdego zabić łukiem. Królowej pełzaczy z łuku się nie pokona. No i na początku łuk nie trafia. Łuk w Gothiku 1 chyba nie zwiększa obrażeń ze zręcznością. Ej, musimy to ogarnąć. I patrzcie, jakie to jest niesamowite. Gadasz teraz o tym, czy da się zrobić w Gothiku Bonley. Z gra, która jest takim klasykiem, że nie wiem, bez kitu. Ej, muszę pomyśleć o jakichś challenge'ach z Gothika. To jest genialne, chłopie. Czuję się tak ludologicznie zainspirowany. Jak wiecie, kiedy ktoś skróci do nas dystans, praktycznie nic nie zadajemy mu obrażeń magią.
środku nie będzie dużo lepiej, z tego powodu, że będzie tutaj jeszcze więcej orkowych przeciwników. Polecam zabrać wszystkie dobra z mumii. Uschniętych mumii, ale wciąż, biżuteria na zwiększenie many na pewno się znajdzie. Po czym powracamy do walki z orkami. Kiedy skupiają się one na innych przeciwnikach, to jest całkiem przyjemne. Prowadzimy tylko ostrzał i niczym się nie przejmujemy. Doświadczenie szybko wpada, a przeciwnicy równie szybko znikają. Przysyła mnie Kor Angar. Ale to byłoby na tyle z tego dobrego. Bal nam już więcej nie pomoże, gdyż nie zadaje na tyle wielkich obrażeń, aby przebić się przez pancerz orków. Skupienie na siebie też nie chcę wziąć, a ja niekiedy byłem zmuszony do walki z grupami. Wówczas należy zamrozić jednego, uciekać, aby zamrozić drugiego i robić tak, aby mierzyć się tylko z jednym naraz. Gdyby zamrożenie trwałoby tutaj dłużej, jak w drugiej części, to nie byłoby tego problemu. Nawet gdyby czary rzucały się szybciej, a tak jestem poniekąd zmuszony do kombinowania z grupkami przeciwników. Co do pojedynczych przeciwników, nie ma z nimi większego problemu. W międzyczasie zbierałem kawałki pergaminu, z którego później powstanie zwój teleportacji. Zostaje jeszcze główna komnata. Najpierw największe zagrożenie, czyli ork wojownik. Następnie cała reszta. Trochę biegania, nawet udało się, by Bal zajął się jednym z nich. Na zakończenie tego tematu używamy zwoju z teleportacją i otwieramy przejście. Nie! Panie! Śniący! Nie! No to koniec. Kolega zwariował, zamrażamy, oddajemy jeden atak z kuli ognia, a cała reszta to sprawa trywialna, gdyż Bal już nigdy więcej się nie poruszy. Dziękuję pięknie, zabierzmy ostatnie rzeczy i powracamy do obozu na bagnach. Taktyczne bieganie na nas czeka, jak się patrzy. Byłem na cmentarzysku orków. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Zabierzmy kamień i almanach, po czym kierujemy się do magów wody. Mimo wszystko skierowałem się w stronę magów ognia, w celu odzyskania swoich bryłek rudy, nie wspominając o zdobyciu pozostałych rzeczy. Należało wykonać straszną rzecz, ale imię Gomeza zostanie nietknięte. Ty, miałem myśl, dlaczego go nie atakują. To już załatwiłem, skierowałem się... Ej, dlaczego go nie zaatakowali? Czy to jest jakiś glitch jak w Gothiku 2, że jak zabijesz kogoś na frizie, to... nie wchodzisz w interakcję? Nie wiem, o co chodzi. Pościągnę na one-shota. Jak ściągniesz na one-shota, to się nic nie dzieje? Co ty gadasz? Do nowego obozu. Ale go zamroził pierwsze. Tylko nie ma tak łatwo. Kilku przeciwników po drodze musiało mnie zaczepić. A może to ja ich zaczepiłem? Zresztą nie jest to kluczowe. Tylko zdobyte z nich doświadczenie, czyż nie? A, i dostanie się do magów wody. Proste. Mam ważną wiadomość dla Satura. W Gothiku NPC reagują adekwatnie na twoją gildię? Serio? Co, jak jesteś wysoko w gildii postawiony, to możesz sobie pozabijać ludzi? Chciałbym zostać magiem. Hasło brzmi Tetriandoch. Mam ten almanach, mam tu ten kamień ogniskujący. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Przysyła mnie Saturas. Naszym kolejnym zadaniem będzie odzyskanie kamieni ogniskujących. Przeteleportowałem się na bagna i stąd rozpoczniemy nasze poszukiwania. Po pokonaniu kilku przeciwników spotkałem Gorna. Jaskinia okazała się być pusta. Ciekawe czemu. Przemieniłem się w chrząszcza, otworzyłem wrota. Jednocześnie... Jak ja to pierwszy raz zrobiłem za dzieciaka w Gothiku, to sobie pomyślałem tak... Ja pierdolę. To jest gra, która uwzględniła takie elementy, która jest po prostu tak zaawansowana i tak postępowa, że my już nie jesteśmy w stanie dalej progresować jako ludzkość. Gra, w której zmieniasz się w zwierzę, żeby przejść przez jakiś mały fragment muru, jak w filmach. Ja już wtedy pomyślałem, nie no... Kopię. Nic już się nie wydarzy. Ja naprawdę, grając w Gothika, robiąc to za pierwszym razem jako dziecko, myślałem, że to jest po prostu pik nasz jako ludzkości i gier komputerowych. Puszczając Gorna ze smyczy, pozwalając mu siekać i jeszcze raz siekać. Zobaczcie. Ja strasznie uwielbiałem i nadal lubię ideę tajnych przejść. Jak w grze mam interlokacyjność, tajne przejścia, chodzenie po wentylacjach, jak na przykład w Spider-Manie pierwszym na PS-a. Jakieś skróty takie jak w Dark Soulsach, to mnie to strasznie jara. Uwielbiam coś taki... tą świadomość tego, że nagle odblokowujesz coś i ty jesteś w miejscu, w którym już byłeś wcześniej, nie? Uwielbiam to. Pięknie Gorn zdobywa dla mnie doświadczenie. Czego chcieć więcej? Prawdopodobnie czarów z czwartego kręgu, ale niedługo do nich dojdziemy. Pokonaliśmy cieniostwora. Ja zebrałem kamyczek i oczekiwałem, aż Gorn pozbędzie się niebezpieczeństwa ze strony trolla. Moim kolejnym miejscem do odwiedzenia na liście była stara forteca. Ale i tu pełno wszelakich niebezpieczeń stało na mojej drodze. Zakupiłem nawet kilka zwoi na pirokinezę, która okaże się nadto przydatna, ale po kolei. Pirokinezę to nie jest takie trzymanie demedża? Ja nigdy nie widziałem, jak tego użyć normalnie. W grze. Przyznać trzeba, że poszło dosyć szybko. Wyposażamy wcześniej wspomniane zwoje i tak jak widzicie, ogary nie stanowią większego zagrożenia. Tak. Dziękuję pięknie, przechodzimy do kolejnych. Swoją drogą jest to świetny czar, tylko... Hej, czy tą pirokinezę można trzymać tyle sekund, ile masz many?
Szkoda, że dopiero w akcie czwartym mamy możliwość kupna tejże runy, który w tym akcie nie będzie już aż tak bardzo przydatny. Okazjonalnie będziemy z niego korzystać, ale nie tak często, jakby mogłoby mieć to miejsce na początku gry. Gdy zabrakło mi zwojów, zawsze w tym tradycyjny sposób. Na koniec zabierzmy wszystkie rzeczy, które później sprzedamy. Omijamy kamiennego golema i korzystamy z pomocy naszego kumpla. Lester, doskonale wie, jak rozprawić się z tą bestią. Miłe i przyjemne rzeczy są za nami. Tak więc pora na najgorszą część. Stara forteca, do tego mnóstwo... Ogólnie... Nie wiem, czy byście się ze mną zgodzili. Powiem coś, co może się nie spodobać gotikowym fanom, ale mam wrażenie, że Gothic 1 bardzo mocno traci tempo rozgrywki w drugiej połowie, ale najgorszym elementem Gothica 1, który sprawia, że momentami nie chce mi się do niego wracać, jest backtracking ze świątyni Śniącego. Tam jest taki absurdalny element backtrackingu, gdzie musisz pójść, zrobić coś, wrócić, znowu zrobić coś, skraftować Uriziel, pójść do wieży, skraftować Uriziel, wrócić. Mnie strasznie to wkurwia. I tak jak gra na początku jest bardzo fajna, jak się odkrywa ten świat, zdobywa się te levele i potem bardzo często mówi się o Gothicu, że w Gothicu jest bardzo dużo questów na samym początku, jest bardzo mało questów na samym końcu, dodatkowych. I ja się zgadzam z tym, bo tak jest, ale uważam, że to jest dobry projekt, ponieważ to przeczy dysonansowi ludonarracyjnemu. Ponieważ gra pokazuje ci, że ty już jesteś na tyle wysoko, że ty się nie będziesz przejmował, kurwa, jakimś zbieraniem rzepy albo, chłopie, zabijaniem wilków i skurowaniem, bo jesteś arcymagiem. I ty masz teraz inne priorytety i twoim priorytetem są losy świata. I mi się to na przykład bardzo podoba, że takich questów finalnie w Gothicu nie ma, że on na samym początku jest wychodzi z tej sytuacji pleba, ale jak level upujesz i zdobywasz wyższą rangę, no to masz bardziej nakreślone questy, które musisz robić. Jednak mimo wszystko w Gothicu 1 mnie strasznie wkurwia tam. To jest dosłownie dwa ostatnie rozdziały mają bardzo dużo backtrackingu. I to już jest taki moment, że mi się trochę wydaje... No nie wiem, czy ta gra by nie była lepsza, gdyby tego nie miała. Wiadomo, za pierwszym razem to jest ciekawe, ale potem to już to po prostu niestety giga irytuje. I nawet tutaj widzę, że tu są zainstalowane takie mody, które dają ci przyspieszanie gry. I ja na przykład, przychodząc z takiego Gothica, robiąc takie challenge, to wydaje mi się, że bym sobie pozwalał na jakieś takie skipy, bo to chyba da się zeskipować, nie? Generalnie backtracking z Urizielem. ...arpi, które denerwują. Nieważne, czy gramy wojownikiem, strzelcem czy magiem. Sądzę, że będziemy tu zgodni. Nie są one najprzyjemniejszym rywalem. W szczególności wtedy, kiedy występują w tak wielkich ilościach. Ja lubię to. Dodajmy... Ta forteca z tymi harpiami... Ona świetnie wygląda, jest świetnie zbudowana. I najlepsze jest to, że ona jest teoretycznie bardzo blisko. Ona jest pomiędzy obozem na bagnia, a starym obozem. Ona jest naprawdę bardzo blisko. Do tego, że bryła lodu na nich nie działała. Wiem, co mnie jeszcze wkurwia. Stara kopalnia, nowa kopalnia. Kopalnia w nowym obozie. To tamtego questa i backtracking z wracaniem do tego urszaka. To był urszak? Ten, co ci ulumulu robi, też mnie irytuje. Jest kilka takich niestety backtrackingów, których strasznie lubię w Gothicu. Plus, że szybko stracały dystans. Długa zabawa gwarantowana. Szkielety nawet przez ściany przeszły. Dobrze, że miałem kompana wraz ze mną. Pod koniec nawet nie chciałem się z nimi wszystkimi bawić i korzystałem z deszczu ognia i eliminowałem je raz po razie. Korzystanie z wychrywaj pięści, aby je odrzucić, też nie jest głównym pomysłem. Znowu deszcz ognia i w ten sposób szybko pozbyłem się niebezpieczeństwa z ich strony. Używamy telekinezy i podnosimy kolejny kamień ognia. Znajdzie, że jednym wytrychem zapisując na kartce lewo-prawo, wczytując grę po pomyłce, jesteście w stanie otworzyć każdą skrzynię? No, ale... A na przykład dlatego uważam, że to, co zrobił Kingdom Come Deliverance, jest bardzo nowatorskie. I wydaje mi się, gracze tego nie będą chcieli, ale mam wrażenie, że to są rozwiązania, które będą coraz częściej forsowane, żeby nie pozwalać ludziom na tak często sejwowanie gry i takie minmaksowanie. Biorąc pod uwagę, jak szeroko my teraz rozwijamy element hardcore runów, challenge runów. No kurwa, jak my nagle zaczynamy grać w WoWa jako hardcore challenge, czyli... Postać w MMO-sie, którą kiedyś doszlifowywaliśmy przez 200 godzin, teraz nagle zagrywamy na hardkorze i padniesz na hardkorze, usuwasz postać, no przecież to jest genialne. Więc biorąc pod uwagę, jak często ludzie zaczynają robić jakieś deathless runy i inne tego typu hardkory i zaczynamy pluć trochę na takie wczytywanie i zaczynamy rozumieć przyjemność płynącą z wyzwania,
to wydaje mi się, że powoli w RPG-ach będzie to przychodziło. I patrzcie na przykład na Baldur's Gate'a. Nadal możesz to robić w Baldur's Gate'cie, ale masz nagle Honor Mode. I już te rzeczy stają się opcjonalną zawartością. Pierdolić zabieranie graczy możliwości save'ów to największe głupo. Oj, kurwa, o mamy widzowie. Porozmawiaj o czymś, no okej, bobo. Rozumiem, że ty nie potrafisz myśleć abstrakcyjnie. No już pokazałeś to. Ale kontynuujmy to. Weźcie pod uwagę, do jak często staje się to już opcjonalnym trybem gry. Masz to w Baldur's Gate, masz w WoWie stare hardkory. Kingdom Come już zaczął wychodzić z takich rozwiązań kilka lat temu i to jest coś, do czego my powoli, powoli naprawdę będziemy się chyba przyzwyczajać i nie zdziwię się, jak za 20 lat będziesz miał obostrzenie do zapisywania gierki. I wy się pytacie, co zrobił Kingdom Come. Kingdom Come działa w taki sposób, że możesz zapisać grę, kiedy chcesz. Ma gra automatyczny save pomiędzy każdym questem, tylko że questy w Kingdom Come no, potrafią czasem nawet godzinę, dwie godziny trwać, zależy jak grasz. Ale w Kingdom Come masz też możliwość zapisywania manualnego, ale żeby zapisać manualnie, musisz mieć sznapsa. Musisz mieć miksturę zapisu gry. I nie masz takiej sytuacji, że tych mikstur masz 200, tylko tych mikstur masz cały czas pomiędzy 5 do 10. Jak śpisz, też ci się zapisuje, ale no nie możesz się zawsze przespać gdzieś. No to nie jest gra, gdzie możesz tak opuść sobie spać, prawda? Na przykład gdzieś w misji, jak w Gothiku znajdziesz łóżko, położysz się i śpisz, nie? I dochodzi tutaj do tego, że te mikstury możesz kraftować, ale znowu wykraftowanie tych mikstur to jest kolejna ingerencja gracza, która zmusza go do pewnego przygotowania. Więc ty musisz się przygotować do zapisywania gier. Bo te mikstury też można kupić oczywiście, ale znowu, ty kupujesz save'y. Mechanika zapisywania gry jest wpisana w ekonomię gry. To jest genialne. Resident Evil już miał taki system, bo miałeś atrament do maszyny do pisania, no? Nie, naprawdę, jestem fanem takich rozwiązań. I naprawdę całe, wszystkie hardcore runy przez ostatnie 5 lat absurdalnie, ale to do absurdalnego poziomu zostały podciągnięte. No jak my już gramy na hardcore runach w MMOsy, to już wiesz, że coś się dzieje, stary. Ja mam wrażenie, że to jest coś, co będzie... Zobaczcie, jak popularnym trybem są tryby HC w hack and slash'e. Zobaczcie, że teraz na przykład... Ja wiem, że tutaj powołuję się na streamerów, ale zobaczcie, że większość streamerów, na przykład hack and slash'y, gra w trybach HC. Ja wiem, że streamerom to daje więcej regrywalności, oni mają więcej czasu, ale no nie każdy, kto na przykład streamuje w WHC, nie każdy, kto gra w WHC, to streamer. Ludzie zaczynają odnajdywać w tym gigadrenalinkę właśnie, tak jak napisałeś Dreamek. Ja to totalnie kupuję, ja tego jakiś czas temu nie rozumiałem, ale jak pogracie na przykład w takie gry jak Darkest Dungeon, no to wyobrażacie sobie Darkest Dungeona bez elementu umierania postaci? No przecież ta gra by była bez sensu, bez elementu hardcora. Totalnie Darkest Dungeon by nie był Darkest Dungeonem. Ja pamiętam, jak ogrywaliśmy mapy Heroesów Pana Zniszczenia. Ja na początku sobie myślałem, Jezu, ją trzeba zrobić 12 miesięcy, przecież to jest giga ciężkie. Po co to robić? Lepiej się nie śpieszyć. Zrobiłem tą mapę i wiedziałem, kurwa, ale zajebiście, że masz nóż na gardle cały czas. Naprawdę, to jest coś, co powoli się będzie stawało rzeczywistością. Zaskakujący. Nie zostajemy w tym miejscu dłużej. Teleportujemy się do magów wody, uczymy się kolejnego kręgu i znowu zamrażamy zębacza. I kolejnego tak, aby dostać się do Diego. Na miejscu obserwujemy, jak tym razem nasz kumpel Diego zdobywa dla nas doświadczenie. W jedynce to postacie wiedzą, jak walczyć. Kiedy łuk, to należy spamować atakami. A wiecie, co mi się wydaje, że generalnie prowadzi do takich systemów, jak miałbym powiedzieć? Wydaje się, że my po prostu stajemy się coraz lepszymi graczami. I to widać. To widać i w e-sporcie, to widać i po streamerach, to widać i po graczach. To, co kiedyś wydawało się absurdalnie ciężkie, dzisiaj staje się chlebem powszednim. I to na każdym etapie widać. Ja sam po sobie widzę, o ile jestem lepszym graczem przez ostatnie 5 lat. Po prostu jestem w kurwę lepszym graczem niż kiedyś byłem. I to nie jest związane z czasem spędzanym przy kompie. To jest po prostu związane z tym, że my zaczynamy przestawiać swoje mózgi na jakąś totalną optymalizację. Naprawdę. Na przykład Souls i Poet już nie są gry z takim statusem kultu trudności, jak kiedyś. My poprzeczkę mamy bardzo wysoko zawieszoną teraz i nikt nie będzie robił giga hardkorowych gier, ale my będziemy w tych grach odnajdywać element hardkora, ale zobaczycie, że to pójdzie dalej. To pójdzie dalej i dalej i dalej i dalej. Zwróćcie uwagę na to, jak ewoluują Souls-like'i.
Każdy kolejny Souls-like jest trudniejszy. Lies of P jest trudniejszy niż Dark Souls'y, wszystkie były. Elden Ring był trudniejszy niż wszystkie inne Dark Souls'y. Wyjdzie DLC-ek do Elden Ringa, on będzie trudniejszy niż wszystkie inne Dark Souls'y. I zobaczycie, no kurwa, mówię wam. Za 10 lat wrócimy do tego materiału, powiem wam, kurwa, patrzcie. 10 lat temu już o tym mówiłem. A nie jak w dwójce, przerzucić cię na broń białą. Pomniejszamy trolla za pomocą magii, już taki silnym przeciwnikiem to on nie jest. W następstwie Diego naprawi kołowrót, a my z niego korzystamy. A tu nagle pojawia się masa następnych przeciwników. Tutaj Diego pozbywa się ich łukiem i masakruje każdego rywala. Wiedząc jak trudno było z harpiami, postanowiłem skorzystać z ognistej burzy ze zwoju. I w ten oto sposób przyjemnie rozprawiłem się z harpiami. Kiedy kamień został zebrany... A jak kiedyś oglądałem taki materiał o Gothiku, ja go nie mogę znaleźć, my go musimy kiedyś obejrzeć na kanale. I... To był materiał po angielsku, gdzie koleś tłumaczył, że zwoje w Gothiku są idealnie porozstawiane i za każdym razem, gdy na jakimś etapie rozgrywki będziesz miał minimalnie trudniejszą walkę, to w grze pojawią ci się scrolle, które ci to ułatwią. Wiadomo, że pierwszą rzeczą, która nam przychodzi do głowy, to jest case trolla, ale on pokazywał o wiele więcej przykładów w Gothiku i mówił, jak bardzo my sobie utrudniamy grę z uwagi na to, że kitramy te rzeczy do samego końca i finalnie nie używamy. Muszę to znaleźć. Tak, on to mówi chyba i w jedynce i o dwójce. Ej, wrzućcie to na Discorda. Rany, ja jeszcze zbierałem doświadczenie na pobliskich NPC. Wybaczcie koledzy, ale naprawdę bardzo mało mi tego doświadczenia brakuje, a chcę już osiągnąć niedługo czwarty krąg. Jestem gotowy. To jest trochę coś takiego, że takich kanałów o Gothiku z takimi challenge'ami, no niedługo będzie jeszcze więcej. Ludzie niedługo w Polsce zaczynają challenge rany. I już widać, że to się bardzo mocno przenosi. Już widziałem kilka nawet challenge runów z Dark Souls'ów w Polsce, a za granicą to już ludzie od 5 lat robią, no nie? Ja gdzieś kiedyś to próbowałem kilka lat temu przeforsować, ale nieudolnie całkowicie. Teraz powoli gdzieś to wychodzi do góry, że w ogóle powiem swoje, Dark Souls stały się bardziej popularne w Polsce po prostu. Ale tego będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Za 5 lat to widzowie będą inną hity popularne w Polsce. Zobaczycie, kurwa. Serio, zobaczycie, że będą niedługo z gier popularne hardcore runy i inną hity. Tylko to do Polski jeszcze musi dojść, naprawdę. Kurwa... streamerów, którzy robią w ogóle hardcore runy, bo wiecie, no różnica między no hitem a hardcore runem jest ogromna, no to jest ogromna różnica skilla, ale takich hardcore runów za granicą to jest multum, naprawdę to już od kilku lat się tego widuje multum i zobaczycie jak w Polsce to się niedługo stanie popularne. Za 2-3 lata będzie multum hardcore runów z gierek, a powoli zaczną się pewnie pojawiać no hity jeszcze. Do przystąpienia do czwartego kręgu. To wszystko po to, by móc korzystać z ognistej burzy. W tym momencie gierka stała się wiele, ale to wiele przyjemniejsza. Testy zaliczone pozytywnie. Przypomniałem sobie o kilku miejscach, no, w których nie byłem, a znajdowali się tam przeciwnicy do pokonania. Szybciutko postanowiłem naprawić swój błąd i rozprawić się z przeciwnikami. Odwiedziłem nawet jaskinię Jacko, tylko koledzy nie chcieli już ze mną walczyć. Szczęśliwie nie mieli gdzie uciec. Udajmy się do Miltena. Kilka zębaczy na drodze, to już nie jest żaden problem. Obrażenia wysokie, w dodatku grupowe. Teraz na spokojnie przebijamy się przez trudniejszych rywali. Niewiele sobie z nich robiąc. Wraz z Miltenem prowokujemy szkielety do pościgu i blokujemy je o kawałek słonecznego kręgu. Po chwili przechodzimy do spokojnego oddawania salców. Ej, ja tak uwielbiam, jak ktoś ogrywa taki challenge i ma znajomość takich smaczków. Przecież to jest genialne, stary. ...z tej burzy, z której będziemy korzystać prawie do końca gry. Od czasu do czasu jakiś szkielet uciekł z pułapki, ale i tak sobie z nim poradzimy. Kończymy sprawę szkieletów, używamy zwoju na zniszczenie ożywieńca i zabieramy kolejny kamień ogniskujący. Idziemy do magów wody i rozpoczynamy akt czwarty. Znalazłem kamień ogniskujący. Ej, czy wy też jak ze dzieciaka graliście w Gothica 1, to baliście się tych zombie? Zombie miały tak straszny odgłos umierania. Ja srałem w gacie, grałem w Gothica 1. Naprawdę. ...w kanionie troli. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Znalazłem kamień ale ekspo tu leci. Pod kamiennym kręgiem. No dobrze, ale nic nie obiecuję. W początkowej fazie wykonałem kilka zakupów. W porządku, całkiem dużo zakupów. Czary wyglądały obiecująco, więc nie mogłem się powstrzymać, aby przetestować je w boju.
W sumie, to i tak niedługo będzie trzeba się zająć tymi wszystkimi strażnikami ze starego obozu. Ale to już niedługo. Najważniejsze jest to, że nowe czary działają świetnie i w tym momencie bawiłem się najlepiej z magiem, stunuje? Aż do momentu dotarcia do świątyni śniącego. Oni... Uspokój się, Miltenie. Świetne zaklęcia, szkoda tylko, że tak późno je odblokowujemy. Kierunek Diego i zdobądź mi informacje na temat ataku na wolną kopalnię. Ale co ważniejsze, odblokuje to możliwość pogadań o tym, co Bezimienny zrobił z magami ognia. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Całkiem sporo nowych możliwości otwiera się z używaniem magii. Już nie musimy tylko korzystać z kuli ognia i ostatecznie z bryły lodu, aby móc sobie poradzić z trudniejszymi rywalami. Tak czy inaczej, będzie trzeba dobrać najskuteczniejsze czary na dany typ przeciwnika. Niech zgadnę. Wolna kopalnia. Fajne to jest, że w Gothicu jest tak dużo czarów. Ze starego obozu. Elden Ring się pewnie inspirował, nie? Sługo ognia, powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam. 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 Chciałbym nosić szatę arcymaga wody. Wypijamy miksturkę z bonusami, do tego na szybkość. Biegniemy w stronę ziemi orków. Zbierałem wszystko i testowałem, co okaże się najlepszym wyborem na dany typ przeciwnika. Z tego powodu wy już nie musicie tego robić, tylko możecie posłuchać. Pirokineza, co tutaj dużo mówić. Świetny czar na słabe umysły. Nie pozwala nic zrobić przeciwnikowi, tak więc OP jak się patrzy. Ognista burza z kolei zadaje największe obrażenia, plus posiada rozbrysk, który atakuje pobliskich przeciwników. Bardzo rzadko, ale powoduje podpalenie u rywala, który zostaje sparaliżowany i nie może się ruszać. Taki sam efekt, kiedy trafi nas śniący swoją kulą ognia. Co do orków, sprawdzałem różne warianty i połączenia czarów. Mimo wszystko, najlepszym wyborem pozostaje burza ognista. Do trzech orków zabić. Możecie z nimi walczyć, nikt i tak nie zdąży się do was zbliżyć. Z większą ilością przyda się tutaj akurat miksturka na przyspieszenie i szybkie odskoczenie, gdy podejdą za blisko. A na słabe i ogromne grupy przeciwników, jak orkowe psy, spam pięścią wichru wydaje się najlepszym pomysłem. Nikt się nie zbliży, co ty gadasz? Tego no, po prostu wygląda to epicko. Sami w życiu nie użyłem pięści wichru w Gothicu. Znam, że po raz kolejny zrobię porządki. Tym razem na terenach orków, a później skupimy się na reszcie zadań. Gdy pogadamy już z Xardasem, będzie możliwość zakupienia runy na zniszczenie nieumarłych. W tym momencie udamy się do jaskini pod wieżą mgieł i pozbędziemy się nieumarłych w iście szybkim tempie. Da się orków tak stanlokować tą pięścią wichru? Na silniejszych orków, czyli na takich wojowników plus, to wszystkie słabsze wersje orków już tak. Więc nie jest to zły pomysł wykorzystanie właśnie tego czaru do walki z nimi. Poza tym, i tak najczęściej korzystałem z ognistego czaru bojowego, z powodu jego obrażeń plus rozbryzgu. Ostatecznie na większe grupy stosowałem pięć wichru. Zapewne poradziłbym sobie i tak z pomocą ognistej burzy, co nie zmienia faktu, że największą frajdę dawało mi właśnie odpychanie wielkich grup przeciwników i wzbijanie ich coraz wyżej w powietrze. A ze wszystkich pozostałych czarów korzystałem bardziej dla urozmaicenia i by nie było nudy. Chociaż nie, pirokineza okazała się świetna na brzytwy i z tego czaru na ten typ przeciwnika będziemy korzystać już do samego końca gry. Nie prowokuje całej grupy brzytw do ataku, plus trzyma szybkiego przeciwnika w bezruchu, a my tylko nabijamy obrażenia. Niestety sam Gothiczek 1 do dużych nie należy, więc szybko uwinęliśmy się z tym miejscem. Pozostaje już dostanie się do wieży Xardasa, odblokowanie sobie lokacji i tam zrobienie wszystkich pozostałych miejsc. Tak jeszcze wtrącę, że jeśli macie jakieś pomysły na kolejne wyzwania, to piszcie śmiało. W ogóle on się za głowę. Pomysł okaże się dobry, albo co lepsze, ciekawsze, zarazem intrygujący, na pewno dodam go do mojej listy do zrobienia. Jeżeli chodzi o kamiennego golema, to wpierw go pomniejszyłem i wtedy pięć wichru zadawała mu obrażenia. Były jeszcze ogniste jaszczury, ale zastosowałem manewr na lepszą pozycję i nie miały ze mną żadnych szans. Acz ostatni podniósł mi poziom adrenaliny. Tak czy inaczej, udajmy się do wieży Xardasa. Może być to serce ognistego golema? Kto śmie przeszkadzać mi w moich studiach? Saturas, tak zwany śniący. Porozmawiam z tym szamanem. Jestem gotów do przystąpienia do... No i tu już straszny backtracking zaczyna, nie? Zamrażamy je i zadajemy ogromne obrażenia. Z większą grupą należy się więcej nagimnastykować, lecz wciąż wszystko sprowadza się do zamrożenia i zadawania obrażeń. Nadszedł czas odwiedzić wieżę mgieł, a dokładnie tę jaskinię znajdującą się pod nią. Wszakże będzie tutaj pełno nieumarłych i trzeba się pilnować, by za szybko nie skróciły do nas dystansu. Tyle, że my posiadamy zniszczenie ożywieńca, jeden atak i pomysł. Zniszczenie ożywieńca to jest runa czy zwój? Mak szkieletów jest odporny na zniszczenie się ożywieńca. Się wydaje, że tylko zwój. Trochę mi to nie pasuje, ale dobra, damy sobie radę. Czy jesteś runa? Jesteś runa, okej. Mamy tą burzę ognistą. Dwa razy nie obrzucimy i to już będzie koniec. Byleby nie przeszkadzały mi pozostałe szkielety. I tyle byłoby z tych wszystkich szkieletów. Jeden z plusów grania magiem. Naprawdę bardzo przyjemnie można podchodzić do starć z nieumarłymi. Należy tylko pilnować, by nie podeszli za blisko. Ej, ja do tej wieży... W tej wieży finalnie chyba nic nie ma takiego ważnego, ale ja pamiętam, jak tą wieżę pierwszy raz znalazłem. Myślałem, Jezu, chłop, jak ta gra jest głęboka, nie? Ile tu jest kontentu. Ja myślę, jak byłem dzieciakiem, to myślałem, że Gothic jest takim open worldem, że jego się nie da przejść po prostu. Naprawdę.
Myślałem, że nie da się przejść tego. Wyżywi, ale już o tym wspomniałem, więc sądzę, że nie ma się co dalej nad tym. Chromanimy. Wracamy do głównego celu, jakim jest odnalezienie orkowego szamana. Ratujemy go przed jego braćmi, zabrażając ich, zadając ogromne obrażenia. Po chwili przechodzimy do rozmowy. Podziękować, zły orkowie. Wiem, jaki quest. Jestem Urszak. Urszak. Jestem Kiszak. Urszak. Niewolnik to Ulumulu. Urszak. Kiszak być. Ludolog. Urszak. Ludzie mówią, patus. Urszak. Tak. Bić Urszak. Nie wierzyć. Urszak nie może iść do domu pokonać jak Urszak. Cia dali serca dla Ulumulu. Kuszak ma serca braci. Urszak nie rozumie. Urszak da Ulumulu. Urszak wie jak. Obcy weźmie Ulumulu. Bić Urszak w kruszak. Posłuchać. Bić Urszak. Urszak iść. Urszak bić Urszak w kopalni. Urszak bić Urszak. Nie zna słowo. Dziękuję za pomoc. Urszak, dziękuję obcy. No dobrze, chodźmy. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Kiedy to wszystko stało się jasne, wraz z Gornem wyruszyliśmy odbić wolną kopalnię, a zarazem udać się do orka, który stworzy dla nas Ulumulu. Najpierw były brzytwy, ale tutaj kłania się pirokineza. Przywołałem nawet armię moich sług, celem ułatwienia sobie zadania na kuszników. Kusznicy atakowali szkielety, a ja ich. Otwieramy drzwi, po chwili przekręcamy kołowrót i dostajemy się do środka. Pierwszego pokonujemy za pomocą pirokinezy, a cała reszta obrywa z potężnych ognistych czarów. Jeden za drugim. I tak oto można sobie czyścić tę lokację. No dobrze, wciąż w niektórych łapałem na pirokinezę, tak żeby nie prowadzili w tym samym czasie ostrzału w moją stronę. Pierwszy raz Gorn nie spadł za mapę i mógł mi pomóc. Bieżąco, nie wiem czy to dobrze, czy też źle. Co jakiś czas powalał naszych rywali, ale zdarzało się, że wpadał w szał berserkera i mi się oberwało. W sumie to nieraz otrzymywałem produkt markowy, no ale co poradzisz. Mimo sprzeciwień losu, parłem do przodu, powalając wszystkich rywali, pozwalając, żeby Gorn co jakiś czas mi sprzedawał produkt markowy. Byleby nie było w pobliżu żadnego kusznika, który później strzeliłby do mnie, gdybym wstał, a wtedy byłby koniec. Z chwilami tymi przyjemniejszymi i tymi mniej przyjemniejszymi udało się oczyścić kopalnię. Jaki to masz zasięg, chory. Oczywiście cieni kopacz już nie atakowałem, gdyż nie widziałem sensu ganiania się za tak niskim doświadczeniem. Na dobitkę byli szybsi ode mnie, więc miało się to z jakimkolwiek celem. Finalnie pokonujemy ogromne zastępy pełzaczy wojowników, odnajdujemy lekarców dla orka i przechodzimy do rozmowy na temat Ulumulu. W porządku, znalazło się jeszcze kilka zębaczy, ale to drobny szczegół. Darrok chcieć pomocy. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Zanim wydostaniemy się z tego miejsca, pozostało jeszcze kilka pełzaczy do pokonania. Co więcej, jest to najszybsza droga wyjścia z tego miejsca. Także postanowiłem je oczyścić, gdyż jeszcze wrócimy w to miejsce. Zapewne gdy odnajdziemy wszystkie potrzebne rzeczy do sporządzenia Ulumulu. Wychodząc z kopalni, zacznijmy od samego początku. Od Xardasa kupiłem zwoje na pomniejszenie i zdecydowałem się je wykorzystać na trolle. Zadawałem im obrażenia w normalny sposób, ale to działało znacznie szybciej. Ej, tu się respią trolle potem? Poza tym był jeszcze cieniostwór do pokonania, a zarazem kolejny troll, którego zawsze pomijam. Wróciłem Jezu, na bagna, jeszcze przyszedłem do starcia z wężami błotnymi. Po naładowaniu ognistej burzy na maksa, zabierałem takiemu wężowi połowę życia, czyli musiałem zrobić dwa takie ataki. Sprawa była prosta. Szukałem delikwenta, ustawiałem się w miarę daleko od niego i rozpoczynałem prowadzenie ostrzału w jego stronę. Kapkę błotnych węży się znalazło. Niemniej jednak, najgorsze było przedzieranie się przez bagna. Nie lubię tego spowolnionego tempa chodzenia. No ale co poradzisz, zostaje tylko szybka eliminacja i kierujemy się w stronę plaży, gdzie czeka na nas ognisty jaszczur. Tudzież czysto sportowo chciałem pokonać jeszcze jednego cieniostwora. Dopiero po tym skorzystałem z teleportu i kierowałem się z powrotem w stronę kopalni. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Ulumulu zostało zrobione, a my kierujemy się w stronę orków. Zakupmy parę zwojów, pozbądźmy się nowo co powstałych przeciwników i przywitajmy się z orkami. Otwórzmy bramę, dostajmy się do samego końca i rozpocznijmy w tym miejscu likwidację szamanów. Kilku wojowników też się znalazło, ale w bardzo małej liczbie. Jeszcze nie będziemy oczyszczać tego miejsca. Wpierw zdobędziemy Uriziel i wówczas pięknym grupowym zaklęciem weźmiemy się za oczyszczanie tego miejsca. Szamanów już z nami nie ma, tak więc ściągamy statuetkę z góry. Pozbywamy się ostatnich orków, którzy biegną w naszą stronę. Tylko pytanie, skąd oni przybiegli? To jest naprawdę dobre pytanie. Otwieramy kratę prowadzącą do środka jaskini i co? No i co? Pozostaje nam udanie się do środka świątyni. Tu z kolei gra zaczęła być dla mnie mniej przyjemna. Hej, są jakieś takie mody na Gothica? Zmienia twarz śniącego, nie śniącego, tylko bezimiennego w nosacza. On by idealnie pasował.
Jemna, ale niedługo zrozumiecie czemu. Początkowi patrzcie na niego od tyłu i pomyślcie, że jest nosaczem Stundajskim. Rozwiązywało z nimi problem. Oprócz tego znalazło się otwieranie wrót, rozwiązywanie zagadek, ale po pierwszym ukończeniu gry są one oczywiste i nie zajmują zbyt dużo czasu, tak więc szybko przedarłem się przez te miejsce. Przekręcasz przełączniki w odpowiedniej kolejności i oczekujesz, aż gra pozwoli ci grać. Pokonujemy kolejne pełzacze i popełniłem malutki błąd z ożywionym opiekunem. Zamiast powalić go jednym czarem, męczyłem się z wykorzystaniem ognistego czaru. Było jeszcze pełno nieumarłych, tyle że znamy na nich wzór. Stosujemy zniszczenie ożywieńców, niszczymy hordy nieumarłych. W porządku, nie są to takie hordy jak w Gothic 3, ale tam to już była lekka przesada. Z takimi liczbami przeciwników walczyć. Wyobrażacie sobie tutaj takie liczby rywali? No nie, po prostu nie. Po oczyszczeniu kolejnej komnaty przekręcamy przełącznik, który wzywa demona. Robimy tak dwa razy, a za trzecim razem pokaże się nieumarły szaman. Wyzwałem demony, ale niedługo zrozumiecie czemu. Najpierw to musiałem poczekać, aż szaman przejdzie przez te demony. Ca, ciekawa sytuacja. Zamrażałem go i uciekałem, aby dać demonom możliwość do walki. Kolega spami atakami tak szybko, że nawet nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jakimkolwiek magicznym atakiem. Wezwałem kolejną małą armię i przeszliśmy do walki ze szkieletami. Zorganizowałem ustawkę między szkieletami Xardasa a Śniącego. Niedługo się okaże, kto posiada lepszą armię. Tyle, że moje szkielety miały mnie w drużynie, przez co rezultat powinien być wam bardzo dobrze znany. Otwieramy kolejne pomieszczenia i pozbywamy się co... Jak ty przyzwiesz swoje szkielety i je potem zabijesz, to dostajesz z nich ekspa? Kolejnych strażników. Przyzywałem jeszcze więcej demonów i oczekiwałem na śmierdzące ochłapy. Lepszym wyborem było zamrożenie, zadawanie jednego ataku, schowanie się za ścianą i wracamy do pierwszego punktu. To także działało. Zabieramy wszystkie rzeczy i kontynuujemy podróż w dalsze czeluści. Tak jak się spodziewałem, spotkałem jeszcze więcej opiekunów świątyni, na których szczęśliwie działało zniszczenie ożywieńca, bo bez tego to naprawdę dużo by zabawy z nimi czekało. Ale przecież to jest jeden moment, gdzie trzeba ukurzyć, nie? Większą armię i przychodziłem do start z szamanami. Niekiedy jak wcześniej za pomocą zamrożenia, a w innych wypadkach zmieniali oni skupienie na moich przyzwańców, co pozwalało mi na skuteczne, a zarazem spokojne oddawanie salw w stronę. Z kolei fanatyków świątynnych należało wpierw zamrozić, wówczas przejść do atakowania, gdyż za szybko biegają i za dużo obrażenia zadają. Idąc coraz głębiej, spotykamy jeszcze więcej. Na nich znacie już sposób. Dobra. Dokładnie tak samo walczyłem ze świrami z sekty. Niestety w tym momencie... Dobra, czyli się nie da przejść Gothica 1 bez łuku, teoretycznie. To mnie bardzo męczyć. Po prostu nie czułem siły postaci. Ja bym... A właśnie przemianą? Jak oberwiesz, to gra była po prostu do wczytania. Hej, jak grałem... Jak mój brat grał w Gothica 2 na skrót, jak wyszedł, to pamiętał, mu się zbugował quest i nie mógł wejść do Jarkendaru. I zauważył, że jak się zmienia w zwierzę, to go trochę cofa na tylne nogi. I się ustawił plecami do wejścia do Jarkendaru, przemienił się w wilka i go cofnęło za ścianę i wszedł do Jarkendaru i mu się Jarkendar otworzył. Chłopie, jak ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem Jarkendar, ja miałem wrażenie, że tam się bagujesz w jakąś wycięty fragment gry, który nie powinien się w nim znajdować, bo on mi się wydawał tak ogromny. Ja miałem wrażenie, że to jest jakiś zamknięty content w grze, który nigdy miał nie ujrzeć światła dziennego, bo dla mnie to było tak absurdalne. Dla mnie Jarkendar, mi się wydał Jarkendar tak duży, tak niespójny z podstawowym Gothiciem, że miałem wrażenie, że to jest, no nie wiem, jakaś wycięta część gry, która po prostu została celowo tam zamknięta i że się zgliczował tam. Pytania, bądź też należało wykonać ucieczkę i liczyć na to, że stracimy sporo życia. Były jeszcze pełzacze, ale one były najprzyjemniejsze z tego całego towarzystwa. Przeskakujemy na platformę, do tego korzystamy z windy i kierujemy się do przełączników. Gdy z nich skorzystamy, zostaniemy zaatakowani przez pełzaczy. Tym razem należy ich zamrozić, ponieważ nie ma tutaj możliwości szybkiego uciekania z powodu wody, która się tutaj znajduje. Koniec końców wzywamy windy. Nie pamiętam tego. Powalamy ostatnie pełzacze. Stary, nie pamiętam tego. Po czym kierujemy się w stronę Uriziela. Jeden strażnik nic trudnego, w następstwie czekały na mnie demony. Ustawiłem się na tyle daleko, abym mógł używać dwa razy czaru z ognistą burzą, podczas gdy przeciwnicy nie zdążą skrócić do mnie dystansu. Trzeba było jeszcze przekręcić przełączniki, ale to rzecz raczej oczywista. Liczyłem, że pułapka powali tego szamana, ale nic z tego. Piorun kulisty okazał się rozwiązaniem. Nie dość, że zadawałem mu obrażenia, to jeszcze paraliżowałem w niekończącym się lupie. Kolejny szaman został pokonany, a my zabieramy Uriziel, kostury i kierujemy się w stronę Xardasa. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wprowadzę cię, szósty. Kuszę, Xardas. Ten wysyła nas do jego dawnej zatopionej wieży. Powalamy przeciwników po drodze, dodatkowo pływamy, jak i nurkujemy. Na miejscu natkniemy się na ogromną ilość nieumarłych. Po raz kolejny w ruch idziemy na zniszczenia ożywieńców. To mi się tak zajebiście podobało za dzieciaka. Tak odchodząc od tematu, częstą myślą, jaka mi towarzyszyła podczas tego podejścia, to, jak wolne są czary w Gothicu 1. Mana spada wolno, nawet nie zwracałem na niej większej uwagi, wciąż nie było z nią problemu. Co jakiś czas napiłem się niebieskiego wywaru i tyle. Za to korzystanie z samej magii to już w ogóle inna sprawa.
to trwa i trwa. W konsekwencji było to moje najdłuższe podejście do tego tytułu. Oczywiście nie licząc pierwszego podejścia, bo wiadomo, wtedy jeszcze nie wiedziałem co i jak. Nawet podejście pod pięści zrobiłem znacznie szybciej. Wracając do gry, wracamy do Xardasa i czas popchnąć dalsze wątki. Gotik pod pięści generalnie chyba nie jest jakiś giga ciężki, nie? Zielowi jego dawną moc? Potrzebuję twojej pomocy. Jesteś gotów? Nie. Zatem do dzieła. Chcę, żebyś usunął klejnot z Uriziel. Teleportujemy się do starego obozu, zamrażamy wszystkich i używamy masowego zniszczenia. Szukacie sobie idealnego miejsca, gdzie nikt nie jest w stanie was zaatakować i spamujecie tym zaklęciem do woli. Tutaj cieszę się z powodu Union Skryptów i przyspieszenia czasu. Jak to wspaniale przyspieszyć rzucanie tego zaklęcia, gdyż domyślnie sami dobrze wiecie jak długo trwa, nim zdążymy go rzucić. W ten oto sposób zaoszczędzimy dość dużą część czasu, ale co ważniejsze, czar ten nie jest tak bardzo męczący. Gdy stary obóz został oczyszczony, wybrałem się do Lewusa i Różowego Księcia. Teraz to już nic mnie to nie obchodzi. Ej, nie ma nic przyjemniejszego w Gotiku niż na sam koniec wszystkich wybić, nie? Pozostało miasto orków. Ej, może ja przez tego Gotika jestem takim psychopatą, który każdą grę przechodzi, potem zabijając każdego. Może ja dlatego tak gram w Baldur's Gate, bo Gotik mnie tego nauczył, że stary, nie ma nic lepszego niż zabicie każdego. Gdzie z kolei zrobiłem dokładnie to samo. Ustawiłem się w dobrym punkcie i zacząłem rzucać czar. Niekiedy dwa razy, gdyż silniejsze wersje orków potrafiły wytrwać pierwszy atak. Wszak nie chciałem zostawiać nikogo. Podchodziłem na tyle blisko, by nie prowokować ich do pościgu, ale na tyle daleko... Czekaj, na odwrót. Aby masowe zniszczenie ich dosięgało, nim zdążyli podejść. Zdążyłem już rzucić masówkę jeszcze raz i to był już koniec. W samej świątyni operujemy na wzorze. Masowe zamrożenie wszystkich przeciwników dookoła i dopiero wtedy dwa razy rzucamy wielki czerwony promień. Czekaj, może bardziej tutaj koło by pasowało. Nie, wiecie co? Powiększający się promień pasuje najbardziej. Taka nazwa będzie idealna. A do tego kolejne zamrożenie. W tym momencie kierowałem się wprost do Śniącego. Nie interesowały mnie bonusy do statystyk, których można uzbierać tu pełno. Dlaczego? Gdyż pod koniec nie ma to większego znaczenia. Tak czy siak będziemy zadawać takie same obrażenia. Nieważne czy gramy pod magię, czy też broń białą. Spokojnie, co z nim tam mając 200 siły. Aha, dobre, go może czarem zabić. Nie zmieniają się obrażenia. A no tak, no bo Suriziela zrobił runę. Wciąż fanatykom będziemy zadawać takie same wartości. Z tego powodu nie rozumiem po co są te bonusy tam. No ale dobra, mniejsza z tym. Pokonałem ostatniego szamana, otworzyłem wrota, zobaczyłem Xardasa, powaliłem ostatnich strażników i przeskoczyłem nad przepaścią. Pokonałem kolejnych strażników, w dodatku zebrałem wszystkich pozostałych w jedno miejsce, zamroziłem ich, by po chwili pozbyć się w piękny sposób. Dźwięk tutaj muzyka był naprawdę bardzo satysfakcjonujący. Wyzwałem ogromną armię, taką co można porównać do grobowca z Gotika 3 i wraz z nimi wyruszyliśmy na przebijanie serc. Nic więcej mnie nie interesowało, czekałem aż Śniący wykona atak i brałem się za serce. I tym oto sposobem wyzwanie tylko na magię zostało wykonane, a my jeszcze się spotkamy. Jezu, ale zajebiście mi się to oglądało. Ej, ja muszę więcej takich challenge'y pooglądać, naprawdę. Ale mam wrażenie jakbym miał iść spać, nie? Zaraz, bo ja takie materiały sobie do snu zazwyczaj oglądam.